W zeszłym tygodniu w Urzędzie Gminy w Radoszycach pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy przedstawili się jako funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czego chcieli, czy faktycznie byli tym, za kogo się podali, to pytania, które stawia sobie wiele osób w Radoszycach. Mężczyźni, którzy zawitali do budynku radoszyckiego urzędu, chcieli rozmawiać z wójtem Michałem Pękalą. Ten był akurat w terenie, więc domniemanych funkcjonariuszy podjął sekretarz gminy, Leopold Garbacz. Zapytaliśmy tego urzędnika o to spotkanie. No rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja, ku mojemu zdziwieniu, bo tutaj nie czujemy się jakoś tak związani z jakąkolwiek aferą, o których ostatnio dosyć dużo słychać. No niemniej jednak bardzo szybko się wyjaśniło, że chodzi o takie wydarzenia raczej polityczne, bo pytali o organizację imprezy pod Gruszką, która miała miejsce w ostatnią niedzielę września. Pytali, kto był organizatorem, kto uczestniczył, no, czy były jakieś tam zamieszki, czy jakieś wydarzenia takie niekonwencjonalne. Praktycznie o Gruszce tyle. No, później pytali o to, kiedy prawa miejskie uzyskamy. Najwięcej pytań właśnie dotyczyło Gruszki, a te pytania inne to myślę, że to chyba tylko taka zasłona dymna. Ja wiem, no zresztą nie znam specyfiki pracy ABW. Ale tak przy okazji, no bo nawet takie pytanie konkretne już, czy sołtys wsi Gruszka uczestniczył w tych uroczystościach, no trudno mi było odpowiedzieć, no bo w tłumie tylu ludzi, no trudno tam sołtysa wyłowić, a my nie sprawdzaliśmy listy obecności, bo taki nie prowadzimy. Sami nie zaznaczyli, w jakiej konkretnie sprawie przybyli? Nie powiedzieli, nic nie wyjaśnili, tylko no, chcą porozmawiać, zakomunikowali, chcą porozmawiać, no i zaczęli właśnie od Gruszki. Czy funkcjonariuszom faktycznie chodziło o obchody rocznicy bitwy pod Gruszką, a także czy faktycznie byli oni tym, za kogo się podali, wciąż nie wiemy. O tę sprawę próbowaliśmy wypytać rzecznika prasowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W odpowiedzi na kilka postawionych pytań otrzymaliśmy tylko lakoniczny komunikat. Uprzejmie informujemy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z zapisami artykułu 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o ABW oraz AW. ABW nie podaje do wiadomości publicznej informacji, które mogłyby wskazać na ewentualny przedmiot jej zainteresowań, bez względu czy w konkretnym przypadku są lub nie są podejmowane pewne czynności.